Hej, witam was w 10 odcinku serii Najgorsze czołgi w grze World of Tanks. Antybohaterem dzisiejszego materiału będzie japoński czołg 7 poziomu Typ 5 Chiri. Niemal każdy magazynek w WoCie jest uznawany za świetny. Niestety, ten średniak odchodzi od tej reguły. Co gorsza, ilość jego wad może nieco dołować przyszłych właścicieli. Cienki pancerz przebijany nawet z amunicji odłamkowo burzącej. Wysoka sylwetka i słaby kamuflaż. Silnik, który nie pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej. Mało uszkodzenia na strzał i niewielka penetracja. Do tego dochodzi jeszcze przeciętna mobilność. I gdzie tu szukać atutów? No, w teorii mamy sporo HP. 1250 aż 10 stopni depresji armaty, celne i szybko skupiające działo i co najważniejsze, 390 uszkodzeń z magazynka w 2 sekundy. Oczywiście pierwszy pocisk mamy już załadowany, także tyle z ciekawych atutów. Zobaczmy, jak tym się gra w bitwie. No i lecimy. Mam nadzieję, że pójdzie nieco lepiej niż w pierwszej bitwie, kiedy wylosowało mnie na 9. Jak widać, mapa autostrada i losowanie dużo, dużo lepsze. Pokazałem wam tylko urywek tej pierwszej bitwy, no bo naprawdę tam nie było czego w ogóle zbierać. Wyjechałem, dostałem lanie, nie mogłem nic przebić z większego dystansu, więc właśnie dlatego byłem nieco bliżej rywali, no ale tam dostałem spota i błyskawicznie spadłem. Teraz naprawdę powinno być dużo, dużo lepiej. Jeśli chodzi o samego Chiri, to tutaj w teorii mamy do dyspozycji dwie armaty. Część z graczy wybierze wariant bez magazynka, część z magazynkiem. Ja, jako fan magazynku, wiadomo, wolę magazynek, bo jak już wjechać, to lepiej z trzema pociskami niż z jednym. Takie jest moje zdanie, dlatego taki wariant tutaj wybrałem, no i jedziemy. Jedziemy na lewo do miasta. Rywale mają trochę niszczycieli. Najbardziej obawiam się KW-2, bo jak on strzeli, to nie wiem, czy będzie co zbierać. Pałeczka u nas. No, niestety to nie jest nic specjalnego. Szkoda, że niezwykły tygrys, bo on już bardziej byłby cenny. Na pewno należy tutaj głównie uważać na arty też, bo bez budynków możemy długo nie przetrwać. Mają 3 sztuki i to jeszcze 2 siódmego poziomu, no to jest bardzo dużo. Witamy kolegę Ansysa. Na śledziu jedzie, no kurde, na śledziu? Śledziu? Będzie śledzie robił? No dobra, niech tam śledziuje rywali. Fałeczka wjechała w budyneczek. Ale już okej. Celujemy na przejazd, tylko że jest jeden problem. To my jesteśmy czołgami ciężkimi, średnimi, które przypominają ciężkie jak ja. I to my powinniśmy tutaj wjechać głębiej, a nie akurat kampić tam w rogu. No bo nie wiem, czy oni wyjadą. No tutaj, no niby wyjechali, ale to był błąd rywali. Śledziuch. Śledziuch. Kurde. Co się ode mnie odbiło? Nie wiem, co tu się stało. Jak on się ode mnie odbił. Ale miło. Zawsze tylko się cieszyć. Powiem wam szczerze, takie bitwy jak ta zdarzają się bardzo rzadko, żeby rywale, kurde, przyjeżdżali tędy. No ale skoro tak robią, no to tylko się cieszyć, naprawdę. Cofam się za budynek jeden, drugi, bo no te arty, prawda? Pamiętajmy o artach. Rywale znowu się ode mnie odbijają. Jakim cudem? Siedinkacie, ziomki. Te 3-4. No. Ładnie spadł. Idealne cele na razie trafiam. Same papiery. Fałeczka, ona za budynkiem. Tam jest. KW-2 dopiero podjeżdża. No. Ding-dongi od KW-2. Niestety to już nie jest taki papier. V-kę dostała chyba z Trollgana za dużo, bo trochę HP-u było. No trzeba KW-2 dobić i te 3-4. Lepiej KW-2, wiecie, KW-2 lepiej dobić. Ale ding-dongi same. No nic, skończy się zapas życia.
Jeszcze teraz obrywam po raz kolejny. I KW2 dobija naszego. Su jeszcze jest po mojej prawej i... No ja nie wiem, gdzie już mam uciekać. Trochę się skończyło to miejsce. Dobra, ten zdjęty. No robię co mogę, ale... O Jezu, jeszcze ta arta. To już jest koniec niestety. Znowu się ode mnie odbił. No. Powiem wam szczerze. Nie wiem co się stało. Ale zacząłem odbijać i to naprawdę pełno. 75 pancerza. Ale swoje odbiłem. Nasi powinni to jednak wygrać. Mimo tego, że przegraliśmy miasto, to tutaj zaszły fajne zmiany i nasi naprawdę poradzili sobie świetnie. Ja jednak mam chyba talent do grania sobie czołgami. Tak mi się wydaje. To tak trzeba tłumaczyć. Może siłą woli udało mi się przekonać rywali do rykoszetów. Zobaczmy, fałeczka. Trafiona. Nie, no to będzie zwycięstwo, także fajnie, fajnie, że tutaj sobie nasi poradzili. 2000 damage'a na moim koncie. Jestem z siebie zadowolony nawet, bo to jest odznaka drugiej klasy. Najlepszy wynik w drużynie, dwa fragi. Z takiego wyniku możemy być zadowoleni. No i lecimy jeszcze raz. 8. No i okej, optymalnie. Na początek były 9, nie zrobiłem nic. Potem były 7, zrobiłem coś. Fajnego nawet, a teraz 8 i tutaj nawet i tak sporo słabszych pojazdów. Nawet 5, 6. No nie, no tutaj też można postrzelać. Można, można. Witamy ponownie kolegę Torgala teraz na Su-152. O, ciekawy wybór. Siemaneczką. To jest 150 jedzie. 3 odznaki biegłości. O kurde, weteran tego pojazdu widzę. No to na pewno nas poprowadzi do zwycięstwa. Super Pershing. Macha wieżą. Zastanawia się, co robić. Najgorsze czołgi multi. No kurde, ażeś zgadł. Idealnie, no. Jest ankieta, więc w teorii można zobaczyć z wyprzedzeniem, co się będzie mniej więcej działo, ale nigdy nie ma pewności, że ankieta będzie kluczowa. No dobra. Uwaga, wychylamy się. Nic nie widać. Nie ma nikogo. Jakim cudem? O, jest, jest. Francuz. Arta strzeliła. 500 po wykryciu, dobra. Arta zrobiła swoje w tej bitwie już. Na moje oko. Aby nie ryzykować, że skończy się tak samo ze mną, ja się cofnę, prawda? Nie będę wyjeżdżał od tej strony. Jak już, to bardziej od prawej. O, super Pershing, dobra, no to już nie jest moja liga. Niestety, jest coś takiego jak podział sił. No i... No część sił musi niestety walczyć z takimi czołgami jak super Pershing, a część z różnymi paździerzami pokroju mojego czołgu i ja właśnie na takich czołgach jak ja się skupię. Tutaj będzie przestrzał, jak ci rywale będą przejeżdżać. Ja bardzo na to liczę, no bo to jest tak naprawdę moja jedyna szansa na zrobienie większych uszkodzeń. FCM pcha się do przodu, do przodu. Jeszcze trochę i będziesz na moim celowniku. Dajesz, dajesz, dajesz. Naprawdę, wydaje mi się, że warto przejechać ten jeden kawałek dalej. Najlepiej to w ogóle by było, gdyby utknął tutaj, to bym go zmagazynkował kilka razy. No, 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 no. Niestety, to jest taka gra, że ja muszę czekać. Nie zrobię ruchu pierwszy, no bo nie mam jak. Tym czołgiem nie da rady. Tam w ogóle Skoda jeszcze jest. No, nasi się cofają. Borsuk się cofa. Co spowoduje na pewno, że FCM będzie chciał zrobić ruch. Tylko, że oni już przejechali. Bez spota, no nie wierzę w to. Oni przejechali już. Kurna. A to ci pech. Zobaczcie, oni tu przyjechali. O, dobra. Ha! Chciałem obić FCM-a. I skończyło się na tym, że to FCM obił mnie. Także wymiana wręcz idealna. No niestety, nikt nie zobaczył tego, że oni przyjeżdżają i
Teraz jest już za późno, przejechali. Ta strona będzie przegrana. Śledziuch z prawej. Tylko że on też, kurde, ma przewagę tutaj. Nie, to nie śledziuch, to Skoda, przepraszam. Fałszywe info, śledzie w głowie mi teraz utknęły. Skoda, dawaj. Pokaż się. Helka to w ogóle obity do ogryska. Super Pershing tu jedzie. O kurna. Super Pershing tu jedzie. Palwrotki! Palwrotki! Zdążyłem. Zdążyłem uciec przed nim. Te 150 po mojej lewej. Nie. Dobra. Ja się stąd zawijam. To w ogóle bez sensu jest tutaj walczyć. Jak Panther gdzie wjechał? Kurna no. Tego nam brakowało. Jak Panther tam wjechał na górę. Zobaczcie, gdzie jest Jak Panther. Tam się da wjechać, da się wjechać. Kurde. Gorzej będzie z jego wyjęciem teraz. On tam ma taką pozycję, że widzi tutaj nas wszystkich jak na patelni. Dobra. Borsik borsikiem. Jemu to trzeba gąskę zdjąć, ziomek. Gąskę mu. Koniecznie. Ja mógłbym też mu zdjąć gąskę, ale... No kurde, niestety, jak się ma. Taki dystans to jest trudniej. On ma dobrą pozycję. Strzeli we mnie za 500, ja go za 300. No to będzie sobie. Deal, słaba wymiana. Na heku bym go może przebił. O, Skoda do mnie strzela. No to... Cóż. Ta strona odpada. Nie przejdziemy tędy już. Taktyczny odwrót. O, i jeszcze Borsuk wychylił się za 644. No i co właśnie mam powiedzieć w takich chwilach? Niby jedna bitewka wyszła bardzo fajnie, ale z drugiej strony kolejna potyczka i tutaj no kompletnie sobie nie mogłem poradzić. Tego Borsuka mogłem tylko jakoś lepiej ogarnąć, ale to też jak Panther wjechał tam na tamtą pozycję, to w ogóle nie do wyjęcia jest. Jestem ciekaw, którędy wjeżdżał. No dobra, nadeszła pora na podsumowanie Chirii. Uważam, że ten pojazd może nie jest aż tak tragiczny, tak jednak na pewno jest jednym z gorszych pojazdów i problemem tutaj jest penetracja. To jej brakuje i gdyby ją zwiększono, na pewno byłoby to bardziej grywalne. Czołg te na siódemkach naprawdę daje radę. Na ósemkach jest słabo, no bo już nie przebijamy nawet takiego FCM-a tak łatwo. A na dziewiątkach, no to wiadomo, że jest po prostu tragedia i przy snajpieniu po prostu będzie nam tej penetracji jeszcze bardziej brakować, a podjeżdżając bliżej, rywale od razu nas zobaczą i od razu nas wyeliminują, bo do pancerza ten czołg w teorii tak naprawdę no nie ma. To, że ta pierwsza bitwa tak wyszła ładnie, no to jakiś cud jest, bo no ja patrzyłem nawet w tanki inspektorze, zresztą wy też zobaczycie, no to nie ma pancerza takiego dobrego, wszędzie po prostu miałem dużo, dużo szczęścia, także... Tyle ode mnie, dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak wam się grało Chiri, ewentualnie co sądzicie o jego parametrach i o tym, jak się prezentuje. W prawym górnym rogu możecie zagłosować na kolejny pojazd, który powinien pojawić się w tej serii. Zachęcam do oceniania, jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół i widzimy się już niedługo. Do usłyszenia, cześć!